No dobra, ileż się można tak bawić? Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam Was na recenzję Xiaomi Mi Mix 3. Bardzo fajnego telefonu dla gadżeciarzy. Dlaczego? Już Wam mówię. Między innymi dlatego. Jeden z pierwszych dostępnych na rynku smartfonów zbudowanych w formie slidera. No ale to nie jedyna cecha, która wyróżnia Mi Mixa, bo już pierwszy Mi Mix wyróżniał się tym, że miał ekran rozciągnięty prawie na cały front, no i oczywiście nie miał notcha. Teraz nadal na szczęście notcha nie ma. Nadal mamy w sumie dość znajomą bryłę, no tyle, że teraz obudowa jest podzielona na dwie części i możemy sobie ją rozsunąć. Po co? Ano po to, żeby wygodnie korzystać z przedniego aparatu fotograficznego. Nie wiem, czy pamiętacie, recenzując chociażby Mi Mixa 2S, narzekałem bardzo na położenie przedniego aparatu fotograficznego. Był tutaj na dole i nie było to wygodne. Naprawdę nie było. Teraz jest o niebo lepiej, bo wystarczy rozsunąć obudowę i już mamy wygodny dostęp do aparatu, żeby sobie zrobić selfie. No ale to nie jedyny gadżeciarski składnik tego telefonu. O wszystkim już Wam opowiadam. Zacznijmy może od szybkiego przeglądu zestawu. Zestaw jest bardzo elegancko podany i do tego trochę nietypowy. Nietypowy, bo nie znajdziemy w nim słuchawek. Ale za to znajdziemy coś takiego. Ładowarka bezprzewodowa 9V 2A, czyli dosyć szybko ładująca telefon. W standardzie QI. I jest to standardowy składnik naszego zestawu. Tego nie trzeba dokupować, to już mamy na dzień dobry. No i od razu wiemy, że telefon obsługuje bezprzewodowe ładowanie. Bardzo fajnie. No ale zwykły zasilacz sieciowy z przewodem USB-C również w komplecie mamy. Przy czym tu ciekawostka. Zasilacz obsługuje standard QuickCharge 3.0, a telefon obsługuje już 4. No cóż, jak chcecie mieć jeszcze szybciej, to trzeba wymienić zasilacz ten fabryczny, który mamy w zestawie, ale i ten fabryczny daje radę, więc umówmy się. No i moi drodzy, w zestawie znajdziemy jeszcze pokrowiec chroniący piękne plecki telefonu. Rzeczywiście chroni on dosyć dobrze telefon. Niweluje wystającą ramkę aparatu fotograficznego. Pozwala wygodnie korzystać ze slajdera, tylko niestety ujmuje urody temu smartfonowi. No niestety pokrowiec taki zwyczajnie trochę. No i mamy jeszcze przejściówkę z USB-C na mini jacka. Przejściówka nie pasująca kolorystycznie do telefonu, bardzo cieniutka. Rzekłbym, że po prostu toporna, zwyczajnie słaba. No i chyba pierwsza rzecz do zgubienia. No niestety mini jacka w Mi Mixie nie uświadczymy, ale no niestety do tego nas powoli chyba Xiaomi zaczyna przyzwyczajać, że mini jacka we flagowcach nie ma i już chyba nie będzie. Smuteczek. Spójrzmy teraz na telefon. Moim zdaniem jest po prostu bardzo ładny. Tył wykonano z materiałów ceramicznych, które są bardzo odporne na zarysowania. Sprawdziłem to, telefon użytkuję już trzeci tydzień, prawie miesiąc. I nadal nie pojawiły się na tyle mikroryski od odkładania telefonu na stół, blat i tak dalej. Natomiast, no pamiętajmy, to jest ceramika, przy upadku może być różnie, więc chyba warto jednak czasem ten pokrowiec założyć. Niestety, ramka aparatu fotograficznego wystaje, no i tu znów pomoże pokrowiec, bo tak to telefon odłożony na płaski blat będzie nam się kiwał, kiedy chcemy po prostu, nie trzymając go w ręku, coś tam na ekranie postukać. Na szczęście wygląda to bardzo dobrze, no i niestety też bardzo dobrze i łatwo się brudzi. Telefon bardzo ochoczo kolekcjonuje odciski palców. No nie jest najłatwiejszy w czyszczeniu, chociażby za sprawą slajdera, który w trakcie wycierania po prostu nam się zaczyna rozkładać. No cóż, taki mankamencik, powiedzmy niezbyt duży, ale jednak zauważalny i na pewno od razu go dostrzeżycie. No i skoro o tym slajderze już tak nawijam i się tak tym ekscytuję. Producent twierdzi, nie byłem w stanie tego sprawdzić, że slajder wytrzyma 300 tysięcy cykli pracy i nie powinien się zepsuć. Wiecie co? W to akurat jestem skłonny uwierzyć, bo rzeczywiście mechanizm pracuje bardzo pewnie, bardzo równo, tak, w taki fajny sposób, z takim delikatnym oporem. Widać, że jest to zrobione naprawdę porządnie. Ale co innego budzi moje poważne obawy. Bardzo ochoczo w tą szczelinę, którą widzimy tutaj po rozsunięciu telefonu, wnika kurz. No i pół biedy, jak to jest drobny kurz, taki jaki mamy w kieszeni, no ale jak tam się dostanie ziarenko piachu. No chciałbym zobaczyć ten telefon po, powiedzmy, półtora rocznym, dwuletnim użytkowaniu. Wtedy
Jeżeli by faktycznie żadnych śladów nie było i slider by pracował tak jak w tej chwili, to bym Wam powiedział, że to jest super pewne rozwiązanie. A tak, no cóż, pozostaje nam wierzyć w deklarację producenta i sprawdzić samemu trwałość mechanizmu. Ale można zaryzykować twierdzenie, że ten slider był po prostu nieunikniony, no bo albo ten telefon miałby nocza i nie wyglądał tak dobrze, jak w tej chwili wygląda, albo miałby gdzieś szerszą ramkę na dole, bo tam by musiał być ten aparat i znowu by było niewygodnie. No, powiedzmy, takie wyjście chyba jedyne możliwe przy zapewnieniu takiego ekranu i porządnego przedniego aparatu. Jeżeli chodzi o jakość montażu i użytych materiałów, no wszystko jest prawie perfekcyjnie. Prawie, no bo kiedy tak weźmiemy ten telefon w rękę, to wyczujemy, że te dwie części jednak mają minimalny, delikatny luz, no ale jest to nieuniknione, no bo slider, po prostu. Tak musi być. Na pocieszenie dodam, że zarówno przyciski telefonu, jak i czytnik linii papilarnych są rozmieszczone w klasyczny sposób, czyli czytnik z tyłu, przyciski po bokach i są po prostu wygodne w korzystaniu. Ale mamy tu jeszcze coś, mamy jeszcze jeden dodatkowy przycisk. W wersji telefonu oferowanej w Chinach uruchamia on tamtejszego asystenta głosowego. U nas, no siłą rzeczy, musi albo asystenta Google, albo też możemy zmienić sobie działanie tego przycisku, korzystając z odpowiedniej pozycji w menu, ale o tym za sekundkę. Przedtem jeszcze kilka słów na temat wyświetlacza. Jest po prostu świetny. Nie tylko dobrze wygląda, ale też daje dobry obraz. To dostarczana ponoć przez Samsunga matryca OLED o rozdzielczości Full HD+. Wystarczającej. Świetne kolory, świetne odwzorowanie kolorów, kąty czytelności, jasność maksymalna bardzo dobra, minimalna bardzo dobra, nie ma problemu w okularach z polaryzacją. Wszystko jest w zasadzie bombowe. Do tego w oprogramowaniu mamy oczywiście możliwość zmiany intensywności kolorów, włączenia trybu nocnego, czyli filtrowania niebieskiego światła, również automatycznego, czyli sobie możemy sami ustalić, kiedy to ma się uruchamiać. Jest też wybudzanie podwójnym stuknięciem, jest też funkcja Always On Display. No i najciekawsze, moi drodzy, że tutaj nad ekranem udało im się jeszcze upchnąć czujnik światła, zbliżenia i diodę powiadomień. No i oczywiście ta wąska ramka nad ekranem mieści również głośnik do rozmów. Ale tu ciekawostka. Rozsuńmy może telefon, popatrzmy. Tak naprawdę głośnik jest w tylnej części i powiem Wam szczerze, lepiej rozmawiać przy rozsuniętej obudowie. Po prostu słychać lepiej. Tak, głos musi jeszcze przejść dodatkowo przez tą wierzchnią część, tę wierzchnią warstwę obudowy z wyświetlaczem. No i moim zdaniem słychać wtedy gorzej niż kiedy telefon jest rozłożony. Także no, taki mały protip ode mnie, lepiej rozkładać do rozmowy. A co ważne, możemy oczywiście rozmowę odebrać i zakończyć rozsuwając obudowę, tak jak dawniej, niektórzy z Was może jeszcze to pamiętają. No i naturalnie jeszcze dla porządku wspomnę, że jest wybudzanie podwójnym tapnięciem w ekran. No i oczywiście jest też wybudzanie poprzez podniesienie telefonu. Zabezpieczenia. Wiecie już, że Mi Mix 3 ma czytnik linii papilarnych na tylnej ściance. Wygodnie umiejscowiony, działający naprawdę dobrze. No, szkoda, że nie dołożono mu żadnych dodatkowych funkcji poza wyzwalaniem migawki i autoryzacją płatności. Nie może działać jako gładzik niestety, a szkoda, bo jego działanie jest naprawdę bardzo dobre. No i ciekawostka, mamy tutaj też rozpoznawanie twarzy. Co prawda nie takie fajne jak chociażby w Mi 8 Pro czy w Mi 8. Tu jest takie proste, oparte po prostu o obrazowanie twarzy. No i wymaga niestety rozsunięcia obudowy. Jeżeli sobie chcecie zrobić selfie, no to powiedzmy, że użycie tego systemu blokady ma sens. Natomiast tak w codziennym użytkowaniu, no to chyba czytnik jednak jest wygodniejszy. Nie zawsze potrzebujemy rozsunąć obudowę, żeby sobie coś tam zrobić w telefonie. Wtedy lepiej, łatwiej sięgnąć do czytnika. Interfejs to znany już z wielu innych modeli Xiaomi MIUI 10, oparty o Androida Pie. I chyba nie ma sensu, żebym Wam znowu opowiadał o tym samym interfejsie. Znajdziecie tu to, co w innych Xiaomi. Generalnie dla tych, którzy nie wiedzą, jest obsługa interfejsu za pomocą gestów. Nie musimy mieć tych trzech przycisków dole ekranu. Są gesty takie ala iPhone, bardzo wygodne. Trzeba się przyzwyczaić, ale później już ciężko się odzwyczaić.
Mamy tutaj coś, co się nazywa druga przestrzeń, czyli taką wydzieloną strefę na nasze tajne, łamane przez poufne. Mamy też kilka dołożonych przez Xiaomi aplikacji, ale nie żadnych śmieci, tylko takie użyteczne rzeczy, chociażby bardzo fajny skaner wizytówek i kodów QR, z którego bardzo chętnie i często korzystamy. Jest możliwość nagrywania ekranu, jakbyśmy na przykład chcieli komuś pokazać, jak jakiś etap w grze przejść, to możemy sobie nagrać. Jest tu też aplikacja do udostępniania plików innym smartfonom. Xiaomi też dodaje własną pogodynkę, menedżera plików, odtwarzacz wideo, audio, no i oczywiście aplikację do konserwacji systemu. Trochę zmian widzimy też w ustawieniach. Xiaomi wzbogaca standardowego Androida o parę takich dość sympatycznych dodatków. Mamy chociażby dość mocno rozbudowane opcje personalizacji, między innymi możliwość skorzystania z tematów ekranowych, czy dość głębokiej edycji paska skrótów, czy też paska powiadomień. Mamy również dodatkowy panel z widżetami i skrótami do najczęściej używanych przez nas aplikacji, dostępny po odsunięciu ekranu głównego w prawo. Tam na przykład pojawią się powiadomienia z kalendarza, skróty do tego, co ostatnio używaliśmy, czy przeglądaliśmy. No, musimy to sobie sami do siebie dostosować, ale naturalnie możemy również to wyłączyć. W oprogramowaniu jest też kilka aplikacji związanych bezpośrednio z producentem, chociażby narzędzie do zgłaszania problemów z telefonem, ale tego się można pozbyć i w zasadzie wszystko, co tutaj znajdziemy na start, można od razu odinstalować, bo tam na przykład Amazon był na początku zainstalowany, jakby ktoś chciał, ale to jeden ruch jest odinstalowany i generalnie zbyt dużo śmieci w oprogramowaniu nie ma, a ciężko powiedzieć, by było tutaj cokolwiek zbędnego. Natomiast wszystko, co niezbędne, mamy. Nie mogło zabraknąć w telefonie o tak dużym ekranie możliwości przełączenia interfejsu w tryb obsługi jedną ręką. Mamy tu nawet trzy rozmiary do wyboru. Jest też pływający klawisz, który sobie możemy włączyć i który również odrobinę może nam usprawnić obsługę za pomocą jednej dłoni. Można również klonować wybrane aplikacje. No i jeszcze jest nowość, której wcześniej w MIUI nie było, bo być nie mogło, była zbędna, mianowicie opcje związane ze slajderem, no i z dodatkowym klawiszem na boku obudowy. Slider możemy skonfigurować sobie tak, by uruchamiał jedną z wybranych funkcji po rozsunięciu telefonu i może to być na przykład uruchomienie przedniego aparatu do zrobienia selfie, ale może to być też uruchomienie takiego fajnego panelu z narzędziami. Można również poprosić, żeby rozsunięcie slajdera uruchamiało wybraną przez nas aplikację, tą, której najczęściej używamy. No i można w ogóle sprawić, aby telefon się tylko rozsuwał i nic się nie działo. No i jeszcze, żeby było zabawnie, rozsunięciu obudowy może towarzyszyć dźwięk. Ale na szczęście nie musi. Jeżeli chodzi o dodatkowy klawisz, mamy tutaj do dyspozycji dwa działania. Pojedyncze naciśnięcie i podwójne. No i do każdego z tych możemy przypisać jedną z kilku wybranych funkcji. Tutaj akurat ten wachlarz tych dodatkowych opcji nie jest zbyt szeroki, bo mamy 9 opcji i wyłączenie danego naciśnięcia. I nic ponadto. Trochę szkoda, że nie dodano tu również możliwości uruchamiania wybranej przez nas aplikacji. No i jeszcze pomordzą na to, że ustawienia związane z tym klawiszem schowano trochę, moim zdaniem, zbyt głęboko w interfejsie. Ale o tym to już Wam opowiadałem we wcześniejszym filmie, który macie podlinkowany poniżej w opisie tegoż filmu. Nie ma sensu rozwodzić się nad wydajnością telefonu. Ta jest po prostu topowa. To jeden z najwydajniejszych telefonów, jakie możecie w tej chwili kupić. Ja akurat testowałem wersję, która miała tylko z takim lekkim uśmiechem 6 giga RAM. Ale dla niego 290 tysięcy punktów w Antutu to jest żaden wyczyn, to jest po prostu pikuś, bo regularnie notował wyższe odczyty. 300 nie osiągnął, no ale ponad 290 było. Także jest to smartfon w zasadzie na każdą okazję i do wszelkich zastosowań, w tym oczywiście do najbardziej wymagających gier również. Trochę się czasem nagrzeje, ale bez przesady. Wcale nie aż tak jakoś strasznie mocno. Nie jest to dokuczliwe ani uciążliwe. No i raczej specjalnie mocno nie wpływa na płynność działania telefonu, na stabilność jego pracy. Krótko po premierze Mi Mix 3 pojawiły się głosy, że przekleństwem tego telefonu będzie akumulator. 3200 mAh. Wygląda, że mało. A jednak daje radę.
tego telefonu przy normalnym użytkowaniu, ale takim testowym, gdzie się nim dość mocno bawiłem i co chwila się bawiłem też tym slajderem i tak dalej. Ludzie go oglądali, znajomi, przyjaciele, koledzy, koleżanki. Generalnie telefon nie miał lekkiego życia, a mimo to nie zdarzyło mi się, żeby całego dnia pracy nie wytrzymał. Rano podnosiłem go z talerzyka naładowanego. Do wieczora, no, bywało 30%, czasem 20%, raz mi się zdarzyło tam kilkanaście procent, ale nie zdarzyło mi się, żeby mi ta bateria do wieczora padła. Gdybyśmy tego telefonu używali trochę oszczędniej, to myślę, że 2 dni spokojnie, bo już później na koniec testów, jak już ten telefon został moim dodatkowym, a nie głównym telefonem, to tak mniej więcej trzymał 1,5 do 2 dni. No ale oczywiście jak się uprzecie, to rozładujecie tę baterię dużo szybciej, chociażby grając non-stop. Ale kto by to wytrzymał? Prędzej wy nie wytrzymacie niż ta bateria. Jest zupełnie nieźle, chociaż parametry jakby na to wcale nie wskazują. Co ważne, akumulator naprawdę szybko się ładuje, czy to przewodowo, czy bezprzewodowo. Na kabelku do połowy to tak już po 30-40 minutach jest akumulator naładowany. Trochę ponad godzinę jest pełny. Ładowarką bezprzewodową idzie nieco wolniej, nieco, podkreślam słowo nieco, no ale tu znowu mamy wygodę, tak po prostu kładziemy telefon, nie musimy tutaj kombinować z wtyczkami i tak dalej. Po stronie komunikacyjnej Mi Mixowi 3 w zasadzie wiele zarzucić nie mogę. O tym, że warto rozsunąć obudowę, by rozmawiać poprzez głośnik słuchawkowy, już Wam powiedziałem. Głośnik główny z kolei, ten zewnętrzny w trybie głośno mówiącym, sprawdza się naprawdę dobrze, chociaż jest tylko jeden. Naturalnie muzyki na nim lepiej nie odtwarzać, jeżeli lubicie muzykę, natomiast na pewno nie przeoczycie dzwonków i na pewno bardzo komfortowo będzie się rozmawiało w trybie głośno mówiącym. Dialer, obsługa dual SIM, to wszystko jest bardzo proste. No i właśnie, dual SIM. 2 karty nano SIM wchodzą do szufladki, ale microSD już nie. Pamięci niestety w tym telefonie nie powiększycie. Macie tam te 116 ze 128 GB, które dał producent i niestety więcej nie będzie. Na pocieszenie dodam, że jest jeszcze Bluetooth 5.0, jest NFC, no i całkiem przyzwoicie działający GPS. Tutaj też większych zastrzeżeń nie mam. Generalnie mnie nie zawiódł w trasie, więc chyba w sumie o to chodzi. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, no a jak już przy dźwięku jestem, to wspomnę, że w oprogramowaniu znajdziemy dosyć rozbudowane opcje związane z korekcją dźwięku, no a jedynym, co może irytować tak naprawdę, to jest ten wspomniany już wcześniej brak mini jacka. Mi Mix 3 jest uzbrojony w sprzęt fotograficzny, podobnie jak Mi 8K. Także w zasadzie powinno być niemal identycznie. A jednak w Mi Mixie poprawiono trochę oprogramowanie i działa jeszcze lepiej. Zdjęcia w dzień, no krótka piłka, jest po prostu bardzo dobrze, nie mogło być inaczej, bo w tej chwili nawet przeciętne telefony robią dobre zdjęcia w dzień, więc nie ma o czym opowiadać. Natomiast w nocy widzę zdecydowaną poprawę, jest mniejsze ziarno. Bardzo fajnie działa dodany tutaj tryb nocny, który poprawia nieco kontrast, jest mniej prześwietleń, a jednocześnie barwy zdają się być bardziej naturalne. Nie zawsze ten efekt widać, ale na niektórych zdjęciach naprawdę różnica jest dosyć dobrze dostrzegalna. Bardzo fajnie działa cyfrowe rozmywanie tła, chociaż na bardzo złożonych obiektach, no wiadomo, trochę mu się zdarza czasami pogubić, ale jeżeli dobrze się ustawimy i jest dobre tło, to pięknie nam to wszystko wycina. Także tutaj jest również super. No i oczywiście są te efekty, które już wcześniej widzieliśmy, tam oświetlenie studyjne i tak dalej. Trochę bajerów dodano do tego aparatu, podobnie jak drugi z obiektywów, który daje 2-krotne bezstratne zbliżenie. No i oczywiście wspomaga również swym działaniem zoom cyfrowy. Całość daje 8-krotne zbliżenie i całkiem przyzwoite efekty. Niestety oprogramowanie Xiaomi nadal słabo sobie radzi z klejeniem panoram. Nie wiem, może ja tymi smartfonami nie umiem robić panoram, no ale skoro dużo tańszymi modelami zazwyczaj mi się udaje, to czemu tymi nie? Trzeba bardzo precyzyjnie prowadzić rękę z telefonem, żeby nie było widać ząbkowań na zdjęciu. Najlepiej wziąć po prostu statyw i ze statywu robić panoramę, no ale nie zawsze jest taka możliwość, prawda? Więc moim zdaniem to oprogramowanie jeszcze tutaj pod tym względem mogłoby zostać trochę dopracowane. Przedni aparat fotograficzny też jest podwójny i też robi bardzo, bardzo dobre zdjęcia i do tego potrafi rozmywać tło i co najlepsze, robi to również w trybie wideo. No a skoro już o wideo mowa,
No to oczywiście filmowanie w 4K. Bardzo dobra jakość i dźwięku, i obrazu. Tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepiać. No i jeszcze warto dodać, że jest również zapis wideo w zwolnionym tempie. Co prawda długość filmu jest tutaj dość mocno ograniczona, no niemniej 960 klatek jest, jakby nie było. Flagowiec w końcu, prawda? Mi Mix 3 kosztuje 2700 w wersji 6 plus 128 GB pamięci. Czy warto? Jeżeli chcecie mieć telefon inny niż wszystkie dostępne na rynku, to zdecydowanie warto. To jest po prostu flagowiec w zasadzie bez większych kompromisów. Telefon, który ja naprawdę jestem w stanie z pełnym sumieniem polecić, pod warunkiem, że slider Wam odpowiada. I tu rada ode mnie. Gdybyście rozważali zakup tego telefonu, przejdźcie się do sklepu i zobaczcie, czy Was ten slider nie będzie wkurzał. Jeżeli uznacie, że Wam się to podoba, tak jak i mnie się podoba, no to po prostu go kupujcie. Szybkie zestawienie zalet. Wyświetlacz na tak, design zdecydowanie na tak, fotografia na tak, wydajność na tak, interfejs na tak, na nie. Brak możliwości rozbudowy pamięci. To w jaki sposób brudzi się obudowa, brudzi się mocno. Minusem też będzie brak mini jacka. No i pamiętajmy o tych obawach związanych z trwałością slidera. Nie samego mechanizmu, tylko tego, co wejdzie pomiędzy warstwy obudowy. Nie wiadomo, jak to się zachowa, kiedy telefon wpadnie nam w piach. Po prostu. To budzi we mnie pewne obawy. Niemniej, no, te obawy w pewnym stopniu są równoważone tym, że jest to telefon wyróżniający się z tłumu, co też dla wielu z Was może być istotne. A teraz żegnam się już z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne filmy i jeszcze dla porządku dodam, że specyfikację tego telefonu, jak również przykładowe zdjęcia niewykonane, znajdziecie na MGSM-ie. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.